kochani, to już ostatnie nasze wejście na żywo w dniu dzisiejszym, ale nie martwcie się, będziemy z Wami także jutro i pojutrze, ale oczywiście top of the top cały czas trwa, więc nie wyłączajcie telewizorów, a jeżeli jeszcze ich nie włączyliście, to koniecznie włączajcie TVN, możecie nas oglądać także na playerze, ale jak to mówią, najlepszy na koniec, ze mną Julka Pietrucha i Kwiat Jabłoni. Witam Cię Julko, witam Cię Jacku, witam Cię Kasiu. Cześć. Rozmawiamy tutaj wszyscy wspólnie przy okazji Waszego utworu Drogi Proste. Powiedzcie, jak Wam się razem współpracowało? Wspaniale! To jest wspaniałe rodzeństwo, ja jestem zaginioną siostrą, dołączyłam do tego składu i to było naprawdę niezwykłe doświadczenie już od roku właściwie, bo rok temu się spotkaliśmy i nagrywaliśmy i współpracowaliśmy i przez ten rok jakoś tak jeszcze zadzierzgnęliśmy bardziej znajomość. Spotykamy się też i to jest takie miłe, także no dla nas też. Ja jestem niezwykle wdzięczna za zaproszenie do współpracy No dla nas to też było wspaniałe, zupełnie, od początku. Myśleliśmy o Julce właśnie jako gościu do tego utworu. Jako, że no, mamy takie wrażenie, że folkowo się bardzo dogadujemy, w ogóle muzycznie i estetycznie i duchowo. I faktycznie to była super przygoda i ja jestem zachwycony z odkrycia połączenia mandoliny i ukulele. Narodziło się nowy kolor, o którym nie wiedziałam wcześniej. No i super, no. Ja myślę, że wasi fani też są zachwyceni, czyli staliście się teraz trochę taką folkową rodziną. Trochę tak, bo wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle w Polsce jest mało folkowego grania. Tak. Julia zdecydowanie, jej muzyka to jest muzyka, której w Polsce jest mało. Taki gatunek, myślę, który jest bardziej popularny w Ameryce, za granicą. I to, że ty popularyzowałaś to i popularyzujesz w Polsce, to jest dla mnie wielka wartość, bo mi brakuje właśnie takiej muzyki w Polsce. O, dlatego to było od razu proste skojarzenie, żeby razem zagrać. No to super, rzeczywiście rewelacyjnie wam to wyszło. Ja wiem, że wy macie taką listę czarnych pytań i że myślicie sobie w głowie bingo, bo dziennikarze często pytają o to samo, więc ja nie zapytam o to, jak wam się współpracuje, będąc rodzeństwem, ale zapytam was o to, czy myśleliście kiedyś o medycynie, bo nie wiem, drodzy państwo, czy wiecie, ale tata Kasi Jacka, oprócz tego, że jest wybitnym artystą, to jest także lekarzem. I nie tylko tata, właśnie w ogóle jeszcze mama, babcia, dziadzio, ciocia, naprawdę, więc... Rodzinna rodzina. Czyli tu folkowa rodzina, a w domu medyczna rodzina. Medycyna, tak, więc myśleliśmy oczywiście o tym. Ja myślałam przez chwilę o ratownictwie przedmedycznym, nawet z Kasią robiliśmy kiedyś kursy. No, ale nie dostałem się na biolchem, dostałem się do klasy humanistycznej, więc nie wyszło. No, okej, rozumiem. Ja nie. Julka nie. Nie muzyka. Julka nie, jest łatwo namówić do wywiadów, ale mi się to parę razy udało, za co bardzo Ci dziękuję. Ostatnio rozmawiałyśmy przy okazji albumu Folk It i promocji Twojego nowego albumu. Czy pracujesz teraz też nad czymś nowym? Pracuję nad czwartą płytą. A zdradzisz nam więcej szczegółów? A co byś chciała wiedzieć? Nad czym pracujesz? Kiedy nowy album się ukaże? O czym będzie? Ojej, to już to bardzo... Chodź, pogadamy. Ale to jest właśnie backstage, więc muszę pokazać, ja rozumiem, co tu się rozumiem. Kiedyś Julka mówiła i nie powiem. Oho. Okej, okay, a ty Jacek, to może ty ja powiesz. Ja też nie powiem, no. No to Julka, musisz powiedzieć. Kochani, no pracuję nad czwartym albumem, który będzie, nie będzie w duchu folkowym, tylko będzie czerpał oczywiście z mojej naturalnej songwriterskiej duszy. Ale będzie okalany elektronicznymi instrumentami. Będą tam teksty w języku polskim pisane przede mnie, także no jest to ciekawa przygoda, którą cały czas jeszcze tworzę. Więc nie, a że sama też wydaję, to nie narzucam sobie jeszcze takich terminów i dat, ale chciałabym, żeby to się wydarzyło już niedługo. To w takim razie czekamy. Tobie Trójmiasto jest bardzo bliskie. Wiem, że dzisiaj na próbę chyba przyjechałaś rowerem, tak, gdzieś to słyszałam. Znaczy wczoraj, tak, no. Czy lepiej i przyjemniej się gra u siebie? Oj, super, nie, no, ta Opera Leśna jest wspaniała. Jeszcze teraz latem przechodzą tutaj burze i upały, i burze i upały, jakoś tak, no, ja uwielbiam las, więc jest mi oczywiście cudownie tu być. No właśnie wielu artystów mówi o tym, że tutaj panuje taka magiczna aura, że ta scena jest naprawdę wyjątkowa. Co wy możecie na ten temat powiedzieć? Rzeczywiście jest tutaj inaczej niż na innych polskich scenach muzycznych? Ja myślę, że jest kilka takich scen w Polsce, które właśnie mają jakąś taką swoją aurę magiczną i zdecydowanie ta scena do nich należy. Nie umiem powiedzieć, dlaczego tak jest, ale mi się na przykład tutaj bardzo przyjemnie gra i zawsze jak wychodzę na scenę, to czuję jakąś taką dodatkową moc bijącą od ludzi, którzy tu przychodzą do tego miejsca.
Czyli potwierdzacie, to nie są mity, to jest prawda. Mogę wam zadać jeszcze jakieś pytanie, więc zaryzykuję i zadam z czarnej listy. Czy wy się jakoś dzielicie obowiązkami współpracując ze sobą? W sensie ja i Jacek? Tak. Faktycznie. Okej, to jest właśnie podział. Dzielimy się, bo nam po prostu tak jest łatwiej. I są rzeczy, które ja bardziej lubię po prostu. Czyli na przykład co? Na przykład powiedzmy, ja zawsze odpowiadam za to, jak wyglądają nasze teledyski, czy nie wiem, sesja zdjęciowa, może czasami to, jak się ubierzemy, bo ta wizualna rzecz to jest coś, co mi jakoś tam, nie wiem, po prostu to lubię, lubię o tym myśleć, natomiast Jacek jest osobą bardzo taką wkręconą też w te kwestie techniczne, często ogarnia to, czego ja kompletnie nie, czyli sprawy na przykład muzyki, warstw elektronicznych, tego, jak mamy przygotowane technicznie często koncerty. No i też po prostu no, piszę więcej piosenek niż ja, tak mi się wydaje. No tak, trochę więcej. Znaczy prawie na pół, ale trochę więcej. Jackowi to idzie po prostu szybciej. I generalnie wydaje mi się, że Jacek na przykład wprowadza do naszego zespołu dużo takiego klimatu, tematów filozoficznych, bo jest po filozofii. I to uważam, że też jest czymś, co jest ważne w naszym zespole. Więc mamy, myślę, taki podział. A kto aranżuje? Czy razem aranżujemy? Razem aranżujemy. No, tak. Zawsze wspólnie. A kto w takim razie zadbał o wasze dzisiejsze stroje? Bo wyglądacie pięknie. Czy tutaj kobiety zdominowały ciebie? Czy jak to wyglądało? Właśnie, to jest niesamowite. To był przypadek. Że tak jesteśmy ubrani. Tak, my z Kasią się umówiliśmy sami. Julka nas zapytała, jak będziemy wyglądać. Zresztą niedawno byliśmy na męskim graniu razem i wtedy okazało się, że mamy dokładnie te same plany kolorystyczne. Słuchajcie, w takim razie to jest niesamowite, czyli ta współpraca była wam pisana. To zdradźcie, czy będziecie mieli jeszcze jakiś wspólny kawałek, czy jeszcze o tym nie myślicie? Nie możemy jeszcze zdradzić. Dużo tajemnic. W takim razie będziemy musieli się jeszcze spotkać i porozmawiać. Ja bardzo wam dziękuję. Dziękuję także państwu. To jest Top of the Top Sopot Festival. Nasze dzisiejsze wejścia na żywo już kończymy, ale tak jak mówiłam, widzimy się z wami także jutro i pojutrze. A was w dalszym ciągu zachęcam, aby oglądać TVN i Player. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.